Źle to wyglądało. Cieszę się, że Josh do mnie zadzwonił. Te psy są niebezpieczne. Silny facet z ciebie. Jestem Caesar, miło was poznać. Ona jest grzeczna. Tylko się wydaje. Teraz zachowuje się dobrze. Teraz tak. Moka ma 8 lat. Mam ją odkąd skończyła 6 tygodni. 3 lata temu adoptowaliśmy Chipa z fundacji pomagającej bokserom. Gdy do nas trafił, Moka zaczęła go atakować. Chciała go zabić. Po 3 miesiącach udało nam się powstrzymać bójki. Ale gdy zapanował spokój w domu, zaczęły się problemy na zewnątrz. Gdy Moka i Chip zobaczą psa, wpadają w szał. Szczekają, ciągną i chcą się do niego wyrwać. Chcą go zabić. Moka to typ cichej zabójczyni. Chip robi dużo hałasu i ciągnie. Moka wyczekuje na dogodny moment i wtedy atakuje. Gdy nasze psy zaczęły walczyć, musieliśmy je zamykać. Nie mogły się socjalizować z innymi psami. Boimy się, że nam uciekną i jakiegoś zagryzą. To trwa już lata. Kochamy je i chcemy, żeby były normalne, ale one zmieniły się w bestie. Mogę go wziąć? Jasne. Zacząłem od Chipa, gdyż zachowywał się bardziej agresywnie. Odejdę na bok, wy zostańcie tutaj. Caesar chce ocenić Chipa z dala od Lily i nadawa. Psy zwykle zachowują się agresywnie tylko w obecności właścicieli. Podobne zachowanie przy mnie będzie świadczyło o potrzebie intensywniejszej rehabilitacji. Pójdziemy do cienia, żeby ochłonął. Chip już znajduje się na wysokim poziomie agresji, więc najpierw Caesar musi go uspokoić. Musimy go trochę wyciszyć. Lekki dotyk nie ma skrzywdzić psa, tylko pomóc mu się skupić. Po uspokojeniu Chipa, Caesar podchodzi z nim do labradora, którego poprzednio zaatakował, by zobaczyć, czy agresja powróci. Idź tak jak zawsze. Zaczekaj. Jest pobudzony. To poziom 6-7. Jest cichy, ale to nieistotne. Jest 10. To przypadek z czerwonej strefy. Nie da się go rozwiązać na ulicy. Muszę zabrać psa do centrum psiej psychologii. Zacznę od jednego psa. Najpierw wezmę jego, gdyż jest bardziej zaciekły. Myśleliśmy, że jest odwrotnie. On jest bardziej uległy, a ona uparta. Sądzimy, że prawdziwym problemem jest Moka. Zwykle boję się, że to ona poważnie skrzywdzi innego psa. Oba psy potrzebują pomocy. Ja uważam, że to Chip jest bardziej agresywny. Ale według właścicieli powinienem skupić się na Moce. Martwimy się nią. Zwykle trzymam się swojego zdania, ale tym razem zrobię wyjątek. Oba psy potrzebują rehabilitacji. Wezmę morderczynię. Tak, to cicha morderczyni. Choć uważam, że Chip jest poważniejszym przypadkiem, posłucham właścicieli. I wezmę Mokę. Nie jestem nieomylny, ale w 99% przypadków mam rację. Bye, Moka. Nie sądzę, żeby udało się zrehabilitować Mokę w kilka dni. Nie wiem, w jakim stopniu można ją zmienić. Nie widzę siebie z nią w parku. Caesar zabiera Mokę do Centrum Psiej Psychologii, swojego wielkiego ośrodka szkolenia i rehabilitacji psów. Tam, pośród psów z jego stada, Moka będzie mogła rozpocząć proces przemiany. Rehabilitacja Moki będzie zależała od jej reakcji na moje stado. Właściciele latami izolowali ją od psów, więc martwię się tym, jak zareaguje.
Dla bezpieczeństwa Caesar zakłada moce obrożę elektryczną, by za pomocą wibracji wyrwać ją z trybu walki. To kontrowersyjne narzędzie, ale właściwie użyte może skutecznie zmieniać zachowanie psa. Takie obroże powinny być używane wyłącznie pod okiem specjalistów. Nie wiem, jak bardzo jest agresywna, więc nie będę ryzykował. Przywiążę ją do słupka. W ten sposób psy będą mogły do niej podejść. Jeśli wywiąże się bójka, łatwiej będzie ją opanować. Pozwolę innym psom do niej podejść i poczekam na moment, kiedy zaatakuje. Mocha nie reaguje, więc Caesar sprawdza jej zachowanie bez smyczy. Chcę zobaczyć, czy zaatakuje, czy zrobi coś innego. Potężna suka boksera Mocha przebywa w centrum psiej psychologii. Właśnie zaatakowała jednego z członków stada Caesara. Jeszcze nie. W momencie ataku włączyłem wibracje w obroży, które przerwały jej agresję. Teraz muszę doprowadzić sprawę do końca i wprowadzić Mochę w stan spokojnej uległości. I odpuszczamy. Korekta obrożą elektryczną połączona z uspokojeniem Mochy nauczy ją zachowywać się spokojnie, gdy inne psy będą wkraczać w jej przestrzeń osobistą. Obroża elektryczna nie doprowadza psa do stanu spokojnej uległości, tylko rozprasza umysł. To człowiek musi zadziałać energią, by pies osiągnął właściwy stan. Proszę ją, by została w tej pozycji przez dłuższy czas. Następnie Caesar przyprowadza kolejne psy, by jeszcze bardziej naruszyć jej przestrzeń osobistą. Mamy tu dwie różne energie. Jeden pies to bezkonfliktowy szczeniak. Taki po prostu jest. Drugi to Greyhound Argos, który potrafi kłapnąć zębami we własnej obronie. Jeśli Mocha nadal będzie się zachowywać agresywnie, będę ją korygował obrożą i energią aż do skutku. Jeśli jest tak agresywna, jak twierdzą właściciele, ten proces może potrwać. Ale Mocha szybko odpuszcza. Spójrzcie! Caesar nie musi jej wysyłać kolejnych wibracji. Świetnie. On wie, jak z nią postępować. Właściciele nazywają ją morderczynią, a ona jest bardzo nieśmiała i uległa. Podczas ostatniego spotkania z Huskim Mocha wdała się w bójkę, ale teraz jest spokojna i unika konfrontacji. Spójrzcie. To było bardzo łatwe. Właściciele źle ją zrozumieli. Nazywali ją cichą zabójczynią i postępowali całkiem na opak. Bali się bójek i izolowali ją od psów, a psy muszą się socjalizować, bo inaczej nie będą umiały nawiązywać ze sobą kontaktów i będą wdawać się w bójki. Właściciele przypięli jej niewłaściwą łatkę. Teraz można ją pogłaskać. Caesar zaprasza Lily i Nadava do swojego supernowoczesnego, liczącego 460 metrów kwadratowych apartamentu treningowego, który imituje warunki domowe. Tutaj powie im prawdę o ich suczce Moce. Nie wiem, czy będziecie zadowoleni. To pierwszy pies, którego nie mogę zrehabilitować. Nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać. Miałam mieszane uczucia. Rozumiem. Zobaczmy ją.